Dziś 1 sierpnia Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wiersze od 47 do 53. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci. Tak mówi Pan Jezus, opowiadając swoim słuchaczom kolejną z przypowieści na temat tego, czym jest Królestwo Boże. Zobaczcie, że już od jakiegoś czasu Jezus próbuje nam przybliżyć królestwo niebieskie. Ale ostatecznie widzimy, że Jezus nigdy nie powie wprost o królestwie Bożym oto tu, oto tam, lecz zawsze mówi królestwo niebieskie jest podobne do pewnej rzeczywistości. Ono ma jakby taki wymiar opisowy. Nie da się wprost nazwać tej rzeczywistości, dlatego że jest ona tajemnicą. I myślę sobie, że każdy z nas, skoro odsłuchuje tych komentarzy, zbliża się do Ewangelii, kiedyś w swoim życiu został w taką sieć złapany. Może to słowo złapać kogoś w sieć nie brzmi dobrze, ale chodzi bardziej o to, że pozwoliliśmy się Bogu złapać, bo kiedyś Bóg, Jezus Chrystus, powiedział Piotrowi: Odtąd ludzi będziesz łowił. I my pozwoliliśmy się Bogu złowić. Czy to przez Słowo, czy przez sakramenty, czy przez obecność drugiego człowieka, czy przez działanie Boga w jakiś czasami bardzo przez nas nieznany sposób, ale w ten sposób odkryliśmy, że, że chcemy być z Nim, chcemy być blisko tej rzeczywistości, którą nas nam objawia, którą właśnie w ten sposób, jako sieć, nam opisuje. Niech Was błogosławi: Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.